10:29, a my mamy, drodzy Państwo, połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Andrzej Rafał Potocki, publicysta, Tygodnik Sieci. Dzień dobry. Witam serdecznie. I tak naprawdę będziemy kontynuować temat rozpoczęty na początku programu. Rozmawialiśmy o dymisji dwóch dowódców, najwyższych dowódców wojskowych, ale w kontekście wojskowości i bezpieczeństwa, bo rozmawialiśmy z byłym ministrem obrony narodowej Janem Parysem. A jak mamy czytać to politycznie, jak ta sytuacja jest ogrywana zarówno przez, a może tak, najpierw zacznijmy od opozycji. Jak opozycja reaguje na to? Tak, jak opozycja reaguje. Opozycja reaguje na to, jak to się mówi, standardowo. Bowiem ta sytuacja, która powstała w poniedziałek, mam na myśli wypowiedzenie stosunku służbowego przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Andrzejczaka, i dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Tomasza Piotrowskiego. Sprawa ta, można powiedzieć, konflikt ten, którego konsekwencje widzieliśmy w poniedziałek, miał swój początek dawno temu. Jeszcze podczas manewrów zima 20 doszło do bardzo poważnej scysji pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a pełniącym wówczas już swoją funkcję generałem Andrzejczakiem. Tam chodziło o to, że organizacja tych ćwiczeń szwankowała, przewidywany termin rozpoczęcia manewrów przedłużał się i one zostały tak źle zorganizowane, że w efekcie, w wyniku tych manewrów, polska armia poniosła totalną porażkę. I za to bezpośrednio był odpowiedzialny Rajmund Andrzejczak, czyli właśnie szef sztabu. I wówczas już minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, zwrócił się z prośbą, właściwie z wnioskiem do prezydenta RP jako zwierzchnika sił zbrojnych z żądaniem dymisji generała Andrzejczaka. Jednak pałac odrzucił wniosek i nie udzielił zgody na pozbawienie stanowiska tegoż oficera. Potem była cała sprawa z tą słynną rakietą, którą szczątki znaleziono w lesie pod Bydgoszczą, i wtedy generał Tomasz Piotrowski, czyli wówczas i jeszcze do poniedziałku dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, nie poinformował ministra obrony narodowej o tym, że ta rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną naszego kraju i że leży sobie gdzieś na naszym terenie. W związku z tym Ministerstwo Obrony Narodowej nie miało żadnych szans na to, żeby tej rakiety szukać, żeby do tego się ustosunkować, aż w końcu przypadkowa osoba te szczątki tej rakiety znalazła. I wtedy na dowód tego, że bo zarzucało wojsko, w tym między innymi szef sztabu generalnego Andrzejczak, trzymał stronę generała Piotrowskiego, który twierdził, że poinformował Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponieważ to są bardzo dobrzy znajomi, w związku z tym trzymali tutaj, można powiedzieć, po wojskowemu taką sztamę przeciwko Ministerstwu Obrony. Natomiast fakty wyglądały kompletnie inaczej. I można doczytać się, jak wyglądała cała sprawa w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, a w zasadzie były to wnioski pokontrolne, które tę Najwyższą Izbę Kontroli trudno jest posądzać o sprzyjanie ugrupowaniu rządzącemu ze względu na samą sylwetkę szefa Mariana Banasia. Ale mimo to w tym raporcie właśnie Najwyższej Izby Kontroli stwierdzono jasno, że wojsko, czyli sztab generalny, a w tym przypadku odpowiedzialny za to generał Piotrowski, nie poinformował Ministerstwa Obrony Narodowej, i w tej sytuacji, w jakiej znalazł się minister Błaszczak, można było tutaj zareagować. I tak wyglądała prawda. No dobrze, wówczas też zwrócił się minister Błaszczak do prezydenta o dymisję tegoż oficera, w tym przypadku to był Piotrowski, i też prezydent odmówił.
jakkolwiek by nie było, to ta sytuacja też to, że ten konflikt nie został zażegnany, nie został rozwiązany wcześniej, też świadczy o pewnym braku kompetencji i jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, no ale też pojawiły się tutaj takie zarzuty, bo że tak powiem, z tych dwóch stron konfliktu na razie powiedzieliśmy tylko trochę gorzkich słów o generałach, ale pojawiało się między innymi takie zarzuty jak próba upolitycznienia wojska, to, że minister Błaszczak w tych spotach wyborczych pokazywał i tak naprawdę pozował na tle wojska, ale też kwestia właśnie tego dokumentu, tej pierwszej strony dokumentu, planu użycia sił zbrojnych. Chodzi o tę operację Warta. Tutaj też pojawiały się takie zarzuty, że no nie powinniśmy tak bardzo jakby tych dwóch bytów mieszać i używać tego wojska, które jest wojskiem wszystkich Polaków i gdzieś te zarzuty też się pojawiały. Jeżeli ktoś tutaj złamał słynną zasadę, która musi być przestrzegana w państwie demokratycznym, mam na myśli zasadę pełnej zwierzchności i odpowiedzialności władz cywilnych nad armią oraz drugą zasadę, bardzo istotną, mianowicie zasadę apolityczności sił zbrojnych, to nie był to MON. No przecież MON ma pełne prawo jako zwierzchnik i odpowiedzialny ze strony władz cywilnych do tego typu nawet propagandowych akcji. I obojętnie, czy jest to MON, którym rządzi, powiedzmy sobie, jedna z partii opozycyjnych, czy MON, który obecnie jest rządzony przez prawo, przez przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, one mają pełne prawo, znaczy ministerstwo ma pełne prawo do tego, żeby robić spoty reklamowe i tak dalej. No ale kiedy to się robi trudno, jednak na tle mundurów i tak mówimy o propagandzie. MON jest przecież Ministerstwo Obrony Narodowej, w związku z tym mundur tam jest normalną rzeczą. Ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. Nie widzi pan, że traktowanie koagitacji wyborczej, wypowiadanie się ministra Błaszczaka na tle wojska, że tu jest jakiś zgrzyt, naprawdę nie? No ale co on takiego powiedział? No teraz już nie będę cytował, musiałabym przygotować dokładne jego wypowiedzi. Właśnie, to jest ważne, co on tam powiedział. Natomiast ewidentna jest sprawa, że została złamana zasada apolityczności sił zbrojnych, bowiem jak można nazwać żądanie, z którym zwrócił się do MON-u obydwaj generałowie, czyli wypowiedzenie stosunku służbowego na 5 dni przed głosowaniem wyborczym. Poza tym dodajmy jeszcze jedną sprawę, co jest ważne, to jest taki background całej historii. Otóż generał Andrzejczak oraz generał Piotrowski, to jest jeden krąg towarzyski z generałem na przykład Różańskim, który w tej chwili jest doradcą politycznym Polski 2050 Szymona Hołowni. I te stosunki są bardzo bliskie, one sięgają jeszcze lat temu wstecz, kiedy to generał Różański wypowiedział się w kwestii właśnie i zarówno rakiety i manewrów Zima 20, broniąc oficerów, broniąc Andrzejczaka. Pomijam tam inne koneksje towarzyskie, które tam są, bowiem Wojsko Polskie również składa się, i to jest dosyć ważny element, z pewnych grup towarzyskich. I teraz, jak można postrzegać, no powiedzmy sobie, nazwijmy to w cudzysłowie dymisją, to co zrobiło obu generałów na 5 dni przed wyborami, to jest czysty gest polityczny uderzający w partię rządzącą, tym bardziej, że wiadomo było, że szef sztabu generalnego z Dorszem, czyli z dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, jest mocno skonfliktowany z MON-em, mimo dwóch próśb o dymisję. Prezydent nie wyraził na to zgody, de facto kontynuując generujący, po prostu powodując to, nie przerwał tego konfliktu. W związku z tym to jest właśnie złamanie zasady apolityczności, pośrednie oczywiście, nie bezpośrednie, ale niemniej jednak. No, jeżeli ktoś mi powie, że na 5 dni przed wyborami, podczas trwania operacji Neon, dwóch dowódców Wojska Polskiego składa dymisję, rozwiązanie stosunku służbowego, no to jak to nie traktować jak polityczne? No to chyba nie wiem, to ktoś w tej sytuacji albo bardzo sprzyja opozycji, albo nie rozumie, na czym polega ten cały problem.
No dobrze, czyli tutaj pańskie zdanie, że to tylko to podłoże polityczne i jest to jakaś rozgrywka, która ma za zadanie osłabić Prawo i Sprawiedliwość, to teraz spójrzmy na tą drugą stronę. Najważniejsze jest to, że jest jakby ciągłość dowodzenia. Bardzo szybko zostały te stanowiska zastąpione, jak pan ocenia. Z drugiej strony wszystko to, co zrobił obóz rządzący w tym fakcie, który przedostał się do mediów. Czy możemy oceniać, że dobrze wykorzystali wszystkie narzędzia, które mieli? Jaka jest tutaj refleksja, jeżeli chodzi o drugą stronę? No ale jak mogli wykorzystać inne narzędzia, skoro zostali podstawieni pod ścianą przez dwóch panów generałów, którzy zrezygnowali? No tutaj się dużo pojawiało opcji na stole, nawet że jeszcze można było dyskutować. Nawet były podnoszone kwestie na przykład dymisji ministra Błaszczaka, więc dużo o wielu różnych scenariuszach się rozmawiało. Ja się pytam o ten, który został wykonany przez Prawo i Sprawiedliwość. Traktuję ministra Błaszczaka, znaczy dymisję ewentualną ministra Błaszczaka jako taki pewien element humorystyczny naszej rozmowy, bowiem to nie minister Błaszczak był winien, tylko to dwóch generałów prosi o to, żeby ich zwolnić ze stosunku służbowego. No a jaka jest różnica między jednym a drugim, bo to jest może też istotne, że dymisja powoduje natychmiastową reakcję, natomiast wypowiedzenie stosunku służbowego działa w momencie, tak jak dymisja, kiedy znajdzie się zastępca. Kto wie, czy generałowie nie liczyli na to, że po prostu będą właśnie tego typu dyskusje, oni zostaną na stanowiskach, a potem być może przypadkiem, to oczywiście jest moje domniemanie, ale też mam prawo do takiego toku rozumowania. I po wyborach na przykład wtedy już wrócą na swoje stanowiska z powrotem w przypadku wygranej partii rządzącej. Także tutaj siłą rzeczy było logiczne, bardzo szybkie mianowanie na ich miejsce nowych dowódców i oni spełniają, że tak powiem, wymogi, bowiem generał Kukuła ma wystarczające doświadczenie w dowodzeniu jako szef sztabu generalnego. Natomiast jeśli chodzi o generała Klisza, to on ma opinię bardzo dobrego żołnierza. On jest, ukończył wyższe uczelnie przepraszam, w Stanach Zjednoczonych, skończył US Army War College w 2020 roku, pochodzi w ogóle, jest z wykształcenia, można powiedzieć, z przeszkolenia, jest komandosem skocznym spadochronowym. On co prawda nie ma dużego doświadczenia w dowodzeniu i to jest być może jego taki minus, ale on to zdąży nabyć podczas swojej tutaj działalności jako DORSZ, jako ten dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, ale to wystarczy, że weźmie sobie dobrego doradcę, który mu pomoże. Także pod kątem jakości żołnierza, to chyba Maciej Klisz jest bardzo dobrym wojakiem, natomiast tutaj spełnia wszystkie wymogi generał Kukuła. Zresztą obydwaj to są dobrze znajomi, bowiem jeden był, Kukuła był dowódcą i tworzył WOT, a jego miejsce wszedł później właśnie Maciej Klisz, generał. I na pewno jeszcze będziemy do tej sprawy wracać w najbliższych dniach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziennikarz, publicysta Tygodnika Sieci, pan dziękuję Andrzej bardzo. Rafał Potocki był gościem Radia Wnet. Mamy 10:42, to w takim razie teraz chwila dobrej muzyki. Może zespół Blondie, a my wracamy za momencik.